Siemanko wszystkim w ten wyjątkowy dzień, w tym wyjątkowym odcinku. Wyjątkowy dlatego, że jest to pierwszy odcinek nowej serii urban climbingowej, do której się długo zabierałem. I zaczynamy z grubej rury. Jedziemy na pewien maszt radiowy, który ma aż 100 metrów wysokości. Dla jakichś starych wyjadaczy urban climbingowych nie będzie to jakieś wyzwanie, aczkolwiek dla mnie jako pierwszy obiekt do zdobycia, jeśli chodzi o taki spory szczyt, to będzie wyzwanie i dla mojego lęku wysokości, z którym cały czas walczę. Miałem kilka podejść do innych obiektów, aczkolwiek one były dużo niższe, ale mimo że niższe, to nie były wcale łatwiejsze od tego masztu, na który jedziemy dzisiaj. Pokażę Wam na miejscu, jak ten maszt wygląda. Oczywiście on jest o tyle łatwiejszy, bo ma dużo przystanków. Nie wiem, jak to się fachowo nazywa, ale z tego, co widziałem na zdjęciach, to może jest 10 może nawet takich przystanków, na których po prostu można sobie jakby odpocząć. Tak więc myślę, że mimo że to będzie 100 metrów, to może dam radę, mam nadzieję. Trzymajcie za mnie kciuki. Widzimy się na miejscu i na miejscu widzimy się z Krzysztofem z Urbex Team Kwidzyn, którego często widzieliście, jak całą ekipę Urbex Team Kwidzyn na naszym kanale już wielokrotnie. Wchodzę tam razem z Krzysiem, jeszcze pojawi się Rafał z Go Urbex, zrobimy jakieś fajne ujęcia z drona. I widzimy się na miejscu z Krzysztofem, w sumie ja się widzę za 40 minut, a Wy zobaczycie się już teraz. Schudłeś, kurwa, 20 kilo od stycznia. Tak? No. O cholera. A jeszcze kurwa 6 zostało. Dzień dobry. Nie ma tragedii. Robią wrażenie. Rezeruję. Zrobię się, że setę. Calibratę. Zobaczymy, jak mi będzie mierzyła wysokość. 0 metrów. Masz wysokość, wiesz? Tak. Jak dojdę do 50, to będzie dobrze. Jak dla mnie. Stówka jest. Akurat to jest w sumie ten sam dzień. Te? O. Rok temu. I ten sam masz, czy inny? No tak, to jest ten. Rok temu dokładnie tutaj byłem. Historia zatoczyła koło. No co, wchodzimy, nie? Żeby się tu nie pociąć, kurwa, tego druta. Będzie fajnie. Trzeba tam radę, w jakiś sposób. Leć. Co ty pierwszy mówiłeś, zadeklarowałeś? Dobra, jak tu jest wejście w ogóle? Adam się tutaj wspinał po tej po barierce. Coś tam nie wiem, nie wiem. Działało, kurwa, nie to. Halo, halo, słychać mnie? Już myślałem, że IO po nas przyjechało. Ale mogłoby być trochę chłodniej, bo ja już jestem zgrzany, a co dopiero będzie wyżej. Mam nadzieję, że to nie jest pod napięciem, że mi prąd nie walnie. Co
bo w ogóle nie wiadomo, czy te nadajniki działają jakieś tutaj, czy nie. Dobra. Tak i tak. Nadajniki działają. Dobra. To żeby nie były jakieś hardkorowe. To nada. Jakby spadał, to nie na mnie. Ty masz jakąś nerkę? Ja mam. To mi weźmiesz telefon, ja zostawiam plecak. Skitram do nerki i... Nie, bo ja się kurwa zaczepiam normalnie za każdym razem. Mhm. Może się zmieści, no chyba. Zmieści. No ludzie. Ten powiedz. O! Teraz to ja! Kurwa, jak ty szybko łazisz. Jak tam, Czarek? Pomalutku. Troszkę buja tym. Buja? O cholera. Może się nie zawali pod naszym ciężarem. Jak dobrze można odsapnąć. Moje przedramiona są chujowe. 20 metrów dopiero. Te w piętro wyżej. Tam widać Warszawę w tle. A trochę się buja ten maszcik, siłą rzeczy. Ja muszę jednak odsapnąć dłużej. Metrów 27, mam się, że ze 30 jest. Pewnie co 10 metrów jest ten przystanek. Thank you.
A kurwa. Jak tam Czarek? Średnio. Co? Średnio. Przedramiona mam słabe. Odpoczywasz? Tak. Myślę, że niezbyt dokładnie to pokazuje. Myślę, że jest, powinno być więcej. Jest 39 metrów. Wcześniej pokazywało też 30 parę. A co najważniejsze, lęk wysokości jest w miarę ogarniany. Bardziej się martwię o siłę moich przedramion, która pozostawia wiele do życzenia. Dobra, próbujemy następne piętro. Im szybciej, tym lepiej. Oho. Fajnie. Dokładam ten taki znacznik. Mi się nie podoba. Dasz radę. Rób dłuższe odpoczynki, troszkę niżej ręce. Przy wchodzeniu. Nie wieszaj się na rękach całych. Przez to tracisz siły. Inaczej nie umiem. Kurwa, jak nie teraz, to nigdy. Zobacz, co mam na sobie. Honor i duma. Wchodzisz. Takie dziwne odnoszę wrażenie, słuchajcie. Tak jakby te szczebelki, co niektóre się ruszały. Oj, oj, oj. Ciężki temat. Metrów. 1,42 m. Myślę, że jest 50. To jest zły znak, bo dopiero połowa. Na 50. To jest lipa. To jest lipa, drodzy Państwo. Ale i tak widoki są zajebiste. Przynajmniej tutaj nie ma nadajników na tym poziomie. Czarek walczy. Miejmy nadzieję, że mu się uda, bo ma mój telefon.
widoki wspaniałe. Więc dwóch zdań, bo bez trzech nawet. Cholera jasna. O cholera. O cholera. Dobra. Lecimy dalej. Szanowni Państwo, kochani moi. Kolejny. Już widać, już albo dopiero widać parking. Wysokość zajebista. Mam nadzieję, że te podesty są stabilne. Wydają się stabilne. Dobrze, że są przezroczyste, bo było jeszcze gorzej na nich stać. Mimo że kratowy podest pewnie byłby wytrzymać. Ale jest. Jest kozak. Do góry jeszcze trochę zostało. Ciekaw jestem, na ile chroni ta klatka BHP przy upadku. Ale nie chcę wiedzieć, sprawdzać tego na żywo. Dobra. Co, chyba lecimy dalej. Metraż poproszę. Metrów 70. Jak to powinno być 80. Ale buja tym masztem. Możesz powtórzyć? Halo, halo. Powiem wam, że myślałem, że odpadnę. Znaczy w sensie będę miał siły, ale jest spoko na razie. Jakby trochę przed ramion odpuszczają, czy się przyzwyczajają do tego. Krzykłeś pewnie na szczycie 100 lat temu. Dobra, jest szczyt ile? Jeszcze ze 2-3 piętra i będzie szczyt. Pokazuje 80 parę. No wiem, tylko kurwa przed ramiona wysiadają.
Jest! We are jest the champions. We are champions. Wszedł! Zobaczcie! Yes! 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 Jest ogień! Zobacz, BNT tu był. Albo ktoś naklejkę przynajmniej nakleił jego. Całkiem możliwe. Troszkę buja, ale nie ma trochę. Nie ma kawiarki. Ale powiem ci, że od 30 metrów już czułem pompę w przedramieniach, nie? Już myślałem, że chuj, będę musiał schodzić, ale powiem ci, że mi trochę zeszła. Ale wiesz, to słabnie później, bo to rozgrzewasz mięśnie. Jak już ci się mięśnie nie rozgrzeje, to już idziesz. Już idziesz, to jest taki moment. Ja też taki miałem, że aż mi chyba drętwiały. Powiem ci, że druga połowa była łatwiejsza niż pierwsza, tak, chyba nawet. Tak, tak, zdecydowanie. Zejście już będzie nieco łatwiejsze. I. Jak lęk wysokości? Pokonany. Kurwa, to jest to. W ogóle, nie. Jedynie czego się obawiałem, to moich przedramion, ale lęku wysokości zero. Masz nerkę, nie? Tak. Zrobiłem sobie tak, bo też mi się trochę zahaczało, ci powiem. Najlepiej to tak sobie zwisało, tak balon wchodzi kurwa z wielkim turtlesem w ten sposób, że ma na linię do dupy. To co teraz? Telefony. No. Tak więc na eleganckość. Alek się buja je. Tańczymy labada. Nie ruszaj się, ja się boję. Bujak na statku, dobrze, nie mam choroby tej morskiej. Powiem ci, że nie spodziewałem się, że mi się uda się. Ty, daliśmy radę! Juhu! 100-metrowy potwór pokonany! Słuchaj, jak ja bym był w tej formie, jakiej byłem w styczniu, to bym nie wlazł. Tak? Co ty w życiu? Kurde, trzeba uważać, bo będzie długo spadać. Tańczymy labada, 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 tańczymy labada małego walczyka. Hej! Udało się! Szanowni widzowie, dziękuję, że trzymaliście kciuki, ale to dopiero połowa. Druga połowa to jest schodzenie. To jest najgorsze, że trzeba zejść. Ale lepiej zejść niż spaść, tak więc mam nadzieję, że uda nam się zejść bezpiecznie, tak jak się weszło. A może nawet fajnie by było łatwiej, przyjemniej. Ale to się okaże. Będzie łatwiej, przyjemniej. Się okaże, zobaczymy. Tak mi się wydaje. Mi się z komina na pewno lepiej schodziło zawsze. Tak. Będzie dobrze. Oby. Jeszcze kilka powoli. Fotek i spadamy, nie? No. Tak więc co, widzimy się na dole, albo jeszcze pokażę wam widzowie zejście na dół. No, ale zakończenie zrobimy już oficjalne na samym dole. I ogólnie całe te. Dobra, wystarczy. Dajesz ten patefon. Co to kurwa? Radio mi się włączyło. 105,6 SK. Jak to zmienić kurwa? A z muzą się lepiej schodzi. Show me the metry 98. No to 99. Ja całkiem dokładnie pokazuje. Stówka. Zawsze tam zakres jakiś błędu jest, nie? Błąd pomiarowy. 100 metrów, no i dobra, schodzimy, tak?
parę sekund przerwy, ale schodzi się łatwiej mimo wszystko. Ups! Odpięła się pierdona. Myślisz miaska? Oby nie. Może butelka zamortyzowała. Jak coś, to ci odkupię. Kurwa jebana, no. Pierdona szmata. A więc tak, no jak widzicie, udało nam się zejść, jesteśmy cali i zdrowi. Gorzej jest z naszym sprzętem, który był w nerce. W nerce był mój telefon i Krzycha i bateria też od kamerki mojej. No niestety nie bardzo przeżyło to wszystko z tej wysokości. Spadło jakoś 60 metrów. Krzycha telefon trochę działa, ale ledwo, mój wcale. Baterie też raczej już nie działają. Tak więc wpłacajcie hajs za Patronite'a. No najważniejsze, tak, że my żyjemy, zeszliśmy, udało się zejść. Tak, ja ogólnie sam sobie się dziwię, że mi się udało wejść i zejść, tak więc jest. Jestem zadowolony przynajmniej z tego. Jesteśmy na ziemi i co? Chcemy więcej, nie? No tak, dajcie oczywiście znać, jak wam się podobało, czy chcecie więcej. Ale lepszy trening mi się przyda, bo bez tych przystanków byłoby cienko. No ale trzeba będzie zacząć trenować i... I wchodzić dalej, wyżej, trudniej. Tak. No jeszcze na koniec chcieliśmy nagrać, niestety nam też kamerki padły, że brama jednak okazała się otwarta, tak więc niepotrzebnie przez nią przeskakiwaliśmy. Tak więc. Taki pozytywny, śmieszny akcent na koniec. Dokładnie. Dziękujemy Rafałowi z ekipy Go Urbex za towarzystwo. Dziękuję. Tak, za operowanie dronem. Za operowanie dronem. Za trzymanie kamery w tym momencie. Oczywiście linki znajdziecie w naszych opisach do naszych filmów. Polecam, subskrybujcie Explora i Urbex Team Kwidzyń, bo będą łazić teraz we dwójkę. O właśnie. A może i w większym gronie. Melona brakowało dzisiaj. Tak, i innych naszych członków. Melon, złaź! Tak, pozdrawiamy naszych członków, że tak powiem. Dokładnie. Tak więc to było chyba na tyle. Dzięki Krzychu za towarzystwo. Dzięki również. Sorry za ten telefon. Przeżyjemy. Odkupię. Przeżyjemy. Tak, trzymamy za sobą. To się wytnie. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie. Na razie.